20. Kongres Finansowania Nieruchomości. Jak przez ten czas zmienił się rynek mieszkaniowy w Polsce? No, rynek mieszkaniowy zmienił się diametralnie. Zupełnie inaczej podchodzimy do finansowania. Kiedyś kredyty zaciągały podmioty, spółdzielnie mieszkaniowe, które potem były spłacane przez kredytobiorców. Dzisiaj indywidualny odbiorca jest jednocześnie indywidualnym kredytobiorcą. Niestety nie poprawiła się wielkość nabywanych mieszkań. Z analizy wynika, że mieszkania w wyniku rosnących cen mieszkań budowane są przez deweloperów relatywnie mniejsze niż wcześniej. Czyli kupujemy drogo, ale kupujemy za to tych metrów mniej. Z analiz Centrum Amron, bo trzeba dodać też, że obchodzimy w tym roku również 20-lecie Centrum Amron, wynika, że w tym 20-leciu sfinansowaliśmy ponad 2 miliony mieszkań jako sektor finansowy, kredytem hipotecznym, kredytem mieszkaniowym, ale nie zmieniło to luki mieszkaniowej, nie zaspokoiło to potrzeb. Nadal, jak wynika z dzisiejszej dyskusji na kongresie, ta luka mieszkaniowa jest oceniana na poziomie 1 800 000 mieszkań brakujących. A jak słuchamy innych wypowiedzi, uwzględniając potrzeby migracyjne, migracje wewnętrzne, migracje za pracą, to w zasadzie powinniśmy wybudować w kolejnych 10 latach 3 200 000 3 500 000 mieszkańców. Ale tu czegoś nie rozumiem, bo ta liczba 1 800 000, 2 miliony mieszkań, których brakuje, to jest powtarzana od wielu lat. A przecież w tym czasie, przez te 20 lat, budowaliśmy mieszkań po 100-200 000. Więc co się stało? Dlaczego ciągle brakuje tylu mieszkań? Zmieniła się też struktura naszych gospodarstw domowych. Kiedyś mieszkaliśmy w 3 pokolenia w jednym mieszkaniu. Dzisiaj rosnąca liczba singli, czyli dzieci, wnuki już nie mieszkają w tym samym mieszkaniu, w tym samym domu. Szukają nowych miejsc pracy, szukają nowych możliwości. I mimo tej właśnie akcji kredytowej, mimo determinacji deweloperów, którzy też przecież budują i oddają co roku mniej więcej 200-220 000 nowych mieszkań, ta luka nie jest zasypywana. Do tego musimy uwzględnić również degradację substancji mieszkaniowej, która sięga jeszcze okresu sprzed II wojny światowej. I tutaj, jeżeli popatrzymy na to, to w tej chwili ponad 1 200 000 mieszkań jest w stanie nadającym się w zasadzie do wyburzenia, bo chyba nawet remonty generalne tutaj niewiele zmienią. W milionie tych mieszkań nie ma bieżącej wody, czyli trzeba ją albo z własnej studni, albo skądś ściągnąć. Nie ma toalet, toalety są na zewnątrz. To się z punktu widzenia bankowca może wydawać nierealne, ale tak jest. A co z dostępnością mieszkań? Bo przecież powinna się chyba ona zwiększyć. Dostępność mieszkań w zasadzie jest stabilna. Wszyscy narzekamy, że mieszkania drożeją, ceny są coraz wyższe, ale popatrzmy też na nasze wynagrodzenia. Jak się popatrzy na dane statystyczne, to w zasadzie, można powiedzieć kolokwialnie, łeb w łeb idą ceny mieszkań i ceny i wzrosty wynagrodzeń średnich. Stąd też jest ten popyt, który jest, bo wydawałoby się, że jeśli by ceny tak wzrosły diametralnie, to w zasadzie już nikt ich nie powinien kupować. W roku 2023 mieliśmy ten dopalacz w postaci bezpiecznego kredytu 2%. W tym roku ten dopalacz już nie działa, z wyjątkiem tam końcówki w pierwszym kwartale umów, które były złożone, wniosków, które były złożone w roku 2023. Ale pomimo tej wysokiej ceny raz kredytu, a dwa rosnących cen mieszkaniowych, nadal kupujemy i podejrzewam, że rok 2024 może należeć do jednych z lepszych, jeśli chodzi o kredytowanie. Już nasze prognozy z początku roku, że tych kredytów udzielimy w tym roku około 180 000, to z nawiązką mogę powiedzieć, że to być może będzie nawet 200 000 i z łącznej wartości ponad 80-82, może 83 miliardy złotych. To są wyniki, które przeczą temu, że nas nie stać. Stać nas, tylko nie stać nas średnio. I tutaj niestety dochodzimy do clou, że nie każdy musi być posiadaczem mieszkania, w którym chce mieszkać. Tak? Tu jest to i to wynika z dzisiejszej dyskusji na 20. Kongresie Finansowania Nieruchomości, że musimy rozgraniczyć pewne oczekiwania. Na tych, których stać i którzy mogą z pomocą kredytu hipotecznego kupić mieszkanie, i na tych, których nie stać i do nich powinna być adresowana polityka mieszkaniowa, której dzisiaj brakuje, żeby mogli znaleźć mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu.
Przez szereg lat funkcjonowania Związku Banków Polskych było zgłaszanych wiele postulatów dotyczących rynku mieszkaniowego, polityki mieszkaniowej. Szeregu tych pomysłów, postulatów nie zrealizowano. A gdyby jednak zostały wdrożone, to czy ta luka mieszkaniowa byłaby mniejsza? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jakie to były pomysły i czy można na nich wrócić? Te pomysły są cały czas aktualne. Zresztą dzisiaj prezes Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, nawiązywał i chociażby do kas oszczędnościowo-budowlanych, że brakuje w Polsce długoterminowych oszczędności, brakuje systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Pokazał przykład Słowacji, Czech, Węgier czy już Niemiec, o których myślę, że to nawet nie ma co wspominać, bo tam jest to po prostu filar budownictwa mieszkaniowego i jego finansowania. Moglibyśmy po pierwsze zwiększyć dostępność kredytu hipotecznego, bo te oszczędności budują przede wszystkim odpowiednio wysoki wkład własny. No, zawsze się pojawia pytanie, ile to trzeba by było oszczędzać? No tyle, ile trzeba. Natomiast na wkład własny myślę, że ten okres 3, 5, 7 lat to nie jest kwestia tego. To musi być szyte na miarę potencjalnego nabywcy. I tego u nas brakuje. Mowa była o tym, że ten BK 2%, czyli bezpieczny kredyt 2% był strzałem w pustkę, bo powołano się właśnie na przykład młodych, zdolnych informatyków, którzy zarabiają krocie pieniędzy, pracują dla podmiotów zagranicznych i w zasadzie bez mrugnięcia okiem mogliby sobie takie mieszkanie kupić za gotówkę z posiadanych własnych zasobów i bieżących wynagrodzeń, a chętnie sięgnęli po kredyt finansowany między innymi przez pana redaktora i przeze mnie z naszych podatków, bezpieczny kredyt 2% za pół ceny. No a jeżeli chodzi o inne rozwiązania, na przykład RIT-y, też o tym mówiono przez lata. Tak, tutaj jesteśmy jako Związek Banków Polskich zwolennikiem tego rozwiązania. W tej chwili trwa dyskusja, to już jest trzecie podejście do projektu ustawy, trzeciego projektu ustawy. W tym zakresie mamy nadzieję, że do trzech razy sztuka, że ten projekt się uda. To też jest forma wspierania budownictwa na wynajem. To jest też forma możliwości inwestowania i oszczędzania tych, których nie stać na zakup mieszkania i samodzielny wynajem na rynku. Mogą sobie włożyć do tego RIT-u te 10, 20, 30 tysięcy, tyle na ile ich stać. I to jest też możliwość z jednej strony wspierania finansowania, a z drugiej strony dawania szansy budowania swojego prywatnego kapitału, swojego kapitału emerytalnego chociażby. Podczas jednej z debat wiceprezes ING Banku Śląskiego, pani Bożena Graczyk, powiedziała, że powinni młodzi ludzie brać tylko kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową, że kredyt ze zmienną stopą procentową nie powinien być im oferowany. Co pan o tym myśli? Od zawsze byłem zwolennikiem kredytów o stałej stopie. Przykład amerykański, na który też się dzisiaj powoływano, to był ponad 100 lat. Oferowany był kredyt w Stanach Zjednoczonych. Stała stopa 5%. Jak kogoś stać, to bierze i spłaca i mieszka we swoim własnym mieszkaniu, we własnym domu. Jeśli kogoś nie stać, to wynajmuje u tego, kto wybudował dom i w suterenie czy na poddaszu wynajmował tym, których nie stać. Również kasy oszczędnościowo-budowlane to jest też nie inne rozwiązanie. Jest to system kontraktowy, gdzie jest stałe oprocentowanie dla oszczędności i stałe oprocentowanie kredytu. Ta stabilność i policzalność tego zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla banku pewność obciążeń, ale również prognozowanie pewnego zapotrzebowania na nowe powierzchnie mieszkaniowe dla deweloperów. To ta stabilność i przewidywalność jest najważniejsza, bo na tym rynku nie może być tak, że dzisiaj ogłaszamy bezpieczny kredyt 2%, w dwa miesiące banki go na siłę uruchamiają siebie i po 6 miesiącach brakuje środków i produkt się, proces się zamyka, tak? Efekt jaki był? 30% wzrosty cen w ciągu jednego roku. Inna propozycja, na którą zwróciłem uwagę, to była sformułowana przez głównego ekonomistę pracodawców RP, który powiedział, że kredyt hipoteczny powinien być dla młodych ludzi, powiedzmy, czy dla kredytobiorców z wkładem własnym 20% ze stałą stopą i z możliwością, jeżeli ten kredytobiorca po jakimś czasie nie będzie w stanie tego kredytu mieszkaniowego spłacić, oddania kluczy bankowi i pozbycia się problemu. A o tym pomyślę, co pan sądzi. To jest rozwiązanie, które byłoby warunkowane terytorialnie, bo banki mogą pójść na takie rozwiązanie w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie, czyli w tych ośrodkach wielkomiejskich, gdzie popyt na mieszkania będzie i wtedy te 20% wkładu własnego
jest wystarczającym parametrem. Natomiast jeśli by taki produkt miał być oferowany na terenie Polski, że tak powiem tej powiatowej, czy w innych miejscowościach, to te 20% buforu jest w mojej ocenie za niski. Myślę, że mowa o 40% wkładu własnego w takim przypadku to byłoby uzasadnione, bo jeżeli się zacznie coś źle dziać, wzrosną, spadną płace, bezrobocie itd., to będzie to zjawisko masowe. Więc w tym momencie, kiedy masowo kredytobiorcy pójdą do banku i oddadzą swoje klucze, to będziemy mieli jeszcze bardziej pogłębiający się proces, bo te ceny jeszcze będą musiały spaść, bo bank nie będzie sprzedawał przecież po cenach rynkowych o te 15-20% niższych, tylko jak doświadczenia pokazują, będą to ubytki na sprzedaży tych nieruchomości na poziomie 40-50%. Więc od tego ryzyka, jeżeli już chcemy pójść na taki produkt, to musimy się od niego zabezpieczyć.